ma się potem do siebie różne wyrzuty sumienia, dlaczego się wcześniej pewnych rzeczy nie zobaczyło, dlaczego nie poświęciło się w tym przypadku u mnie rodzicom, może być może właśnie więcej uwagi. Tematy, których pani dotyka, są takimi tematami, od których dzisiejsza popkultura bardzo odchodzi. Udajemy, że nie ma cierpienia, że nie ma śmierci. Natomiast pani dość odważnie w ten mrok wchodzi. No i to może jest rzeczywiście związane z tym, że doświadczyła pani od dziecka bycia z chorymi i to najważniejszymi osobami w życiu dziecka, bo rodzicami. No właśnie, my jesteśmy tak przesiąknięci, że wszystko musi być szybko, łatwo. Ten świat, który nas otacza, musi być piękny i kolorowy, a prawda jest taka, że ta rzeczywistość zupełnie inaczej wygląda. I nawet jeżeli taką rzeczywistość pokazujemy, to gdzieś tam w tym zaciszu domowym borykamy się zupełnie z innymi problemami i mamy zupełnie inne zmartwienia i to, co jest kolorowe, to tylko wygląda tak w social mediach, ale rzeczywistość dotyka nas o wiele bardziej. Ja się z tym zetknęłam w mojej rodzinie, ale zanim o mojej rodzinie, to chcę też powiedzieć, bo wspomniała pani o książce. De facto ta książka też trochę uświadomiła mi pewne rzeczy. Odchodzenie, umieranie, tą taką samotność, bo ona co prawda opisuje himalaistów i rodziny himalaistów, ale generalnie są to tam, w tej książce są zawarte takie uniwersalne wartości, które można przerzucić równie dobrze na wiele innych rodzin i wiele innych zawodów. I opisując wdowy po himalaistach, dopiero sobie zdałam sprawę, jak wiele tematów, nawet społecznie mamy nieprzerobionych, bo niby śmierć jest w naszej kulturze i w religii również jest częścią naszego życia, ale się okazuje, że po pierwsze nie potrafimy o niej rozmawiać, nie potrafimy w żaden sposób się do niej przygotować, nie potrafimy z tym w żaden sposób też uporać się, a tym bardziej nie potrafimy jeszcze rozmawiać na przykład z dziećmi, czy przygotować ich na pewne dramatyczne sytuacje. Co też pokazuje między innymi program Walka o życie. On nie jest o umieraniu. Mam nadzieję, że żadna z historii się nie zakończy. Jest o walce o życie, jak sama nazwa wskazuje, ale jest tam wiele trudnych momentów, które, tak jak mówiłaś, sama doświadczyłam. No tak się składa, że ta choroba w moim życiu przewija się, moich rodziców przewijała się od samego mojego dzieciństwa. Kiedy moja mama zachorowała, to ja miałam 7 lat. A mama 32. A mama 32. Tylko to były lata 90, bo jestem rocznik 83, no to 7 to jest lata 90. Więc świadomość, co to jest nowotwór, dostęp do badań, do lekarzy, to jest przepaść, tak? Między tym dzisiejszą medycyną, a tym, co było wcześniej. Ja pamiętam taką sytuację, jak moja mama poszła do lekarza, w ogóle się leczyła na coś zupełnie innego, miała jakąś alergię, jakieś wysypki i tak dalej, więc w ogóle ją leczyli na coś innego. No w końcu trafiła do onkologa, który stwierdził, że jest to ziarnica, czyli nowotwór węzłów chłonnych w stopniu złośliwym, później się okazało po wielu różnych badaniach. I ona, a przecież wykształcona kobieta i pracująca, i świadoma, i tak dalej, pierwsza myśl, jaka jej przyszła do głowy, dzisiaj to jest taka anegdota nawet w rodzinie, to jest, co ona zrobi z tym mięsem. Bo była na zakupach, po prostu tak sobie poszła do lekarza, no bo no co takiego może się dziać? I od razu ją zamknęli w szpitalu. I od razu nie wróciła do domu z zakupami. I mówi, lekarz nie wierzył, co ona do niego mówi, jakie mięso, o co pani chodzi, jakie zakupy i tak dalej. Ale to tylko uświadamia, że wtedy kompletnie nic nie wiedzieliśmy na temat nowotworów, na temat no tak trudnych chorób w porównaniu z tym, jaką wiedzę mamy też dzisiaj. Nie? Ale w tej historii, kiedy czytałam wywiad i mówiłaś już o tym, to przyszło mi do głowy, że z jednej strony medycyna poszła bardzo do przodu, ale z drugiej strony teraz mi trudno sobie wyobrazić, że lekarze byliby tak zdesperowani, że widzą osobę chorą, nie wypuszczają jej do domu, a nie, że wysyłają do kolejnego specjalisty, kolejne jakieś papiery trzeba wypełniać i że trzeba ileś miesiącami czekać na to, kiedy będzie można być leczonym. Tutaj jest reakcja i od razu jest próba uratowania pacjenta. Może to jest też kwestia tego, że trafiła akurat na dobrego lekarza, tego początkowego, który potem ją świetnie prowadził przy kolejnych badaniach, czy kolejnym nawrocie choroby, zresztą nie ostatnim, więc tutaj zdecydowanie miała też
dużo szczęścia, ale prawda jest taka, że dużo też zależy, na kogo trafimy i prawda jest taka, na ile my wiemy, co trzeba ze sobą zrobić, prawda, gdzie się pokierować, czy skonsultować, nie skonsultować, no bo potem dochodzi też do wielu różnych dramatów. Ale co ciekawe, w tym, jaką mamy świadomość, jak to wszystko się rozprzestrzenia, no dzisiaj mówi się, że nowotwory to jest właściwie choroba cywilizacyjna, tak. Prawda? Wiele innych również, ale to jest to, że jak pamiętam, że jak moja mama była w szpitalu, czy została położona na oddział, to były tam kobiety lat 50-60, właściwie nawet bym powiedziała, że po 60. Ona była jedną z najmłodszych młodszych pacjentek w ogóle na oddziale, czy w ogóle w szpitalu, tak, z taką chorobą, w ogóle z nowotworem. Później, po wielu latach, jak choroba się nawracała, jak choroba nawracała, podejmowała kolejne leczenie, okazało się, że ona jest jedną ze starszych, a pacjentki, dokładnie, jak to mocno się przesunęło, pacjentki, które leczyły się onkologicznie, czy leczą się onkologicznie, to są kobiety lat 20 parę, 30 parę, 40 parę, więc to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, jak ta granica się bardzo mocno obniżyła. No i też tata twój chorował. Tak, no żeby nie było tak, bo jak to tam mój tata mówił, że zawsze nieszczęścia idą nie parami, ale stadami, co akurat w mojej rodzinie się sprawdziło. Też chorował na wiele różnych chorób, ale taka najdramatyczniejsza, która spowodowała, że przegrał tą walkę, to też nowotwór, który... I to jest niesamowita sytuacja, bo takie funkcjonowanie na co dzień powoduje, że my bardzo często też nie zauważamy pewnych rzeczy, co się dzieje z drugą osobą, bo ktoś ma chrypę, ktoś jest lekko przeziębiony. No jest lekko przeziębiony, to okej, pójdzie do lekarza, coś mu tam przepiszą. Źle postawiona diagnoza. Ja pamiętam, jak mojego tatę najpierw leczyli przez wiele miesięcy na gardło, a się okazało, że to wcale nie jest gardło, to nie jest żadna chrypa, tylko jest to nowotwór krtani. Czyli zbyt późna diagnoza doprowadziła do tego, że nie było już de facto ratunku. To są takie obrazy, które zostają oczywiście na zawsze. Ma się potem do siebie różne wyrzuty sumienia, dlaczego się wcześniej pewnych rzeczy nie zobaczyło, dlaczego nie poświęciło się w tym przypadku u mnie rodzicom, może być może właśnie więcej uwagi, ale to jest też tak, co też opisuję i w tej książce i tak dalej, że jesteśmy czasami tak pochłonięci takim życiem z dnia na dzień, że często nie dostrzegamy tego, co się wokół nas dzieje, że uwielbiam to słowo balans. Ono jest teraz bardzo modne i wszystkim życzę tego balansu, ale prawda jest taka, że jak jesteśmy pochłonięci pracą i tak dalej, często trudno nam się zatrzymać i spojrzeć, rozejrzeć się gdzieś wokół siebie. Ale wiesz, ostatnio usłyszałam też takie, wydaje mi się, mądre zdanie, bo to jest tak, że jak jest chory w rodzinie, on otrzymuje pomoc, tak? No i są lekarze, dostaje jakąś terapię, prawda? Leczy się farmakologicznie w zależności od tego, jaka jest choroba. Natomiast bardzo często tej pomocy nie dostaje osoba, która z tym chorym jest, czyli nie dostaje tej opieki psychologicznej. Mówię o poważniejszych chorobach. Rodzina, która umiejętnie, nieumiejętnie, w zależności od tego, jakie panują relacje, kto na ile jest odporny psychicznie, jaką ma wytrzymałość, potrafi sobie z tym bardziej albo mniej poradzić. I bardzo często to ten pacjent powoduje, że ściąga tą drugą osobę, którą ten chory, tak, ściąga tego członka rodziny bardzo mocno w dół, powodując też różne stany odlękowych po jakieś depresyjne. O tym się de facto nie mówi, ale może warto zacząć o tym głośniej mówić, bo uważam, że jest to ważne.